Teraz rubryka moim zdaniem, czyli najpierw pytamy środowisko piłkarskie, potem zapytamy panów siedzących tutaj w studiu. Na koniec temat trafi do internetu, byście państwo, nasi widzowie, mogli to skomentować. Dzisiaj postanowiliśmy zająć się tematem scoutingu. Scoutingu po polsku. Mamy trenera, mamy byłego dyrektora sportowego jednego z klubów, mamy człowieka, który chciałby być jednym i drugim, czyli Jantka Bugajskiego. To obejrzyjmy. Scouting po polsku, Żelisław Rzeczyński i Paweł Grabowski. Zapraszają. Mężczyzn samych. Tak, jest tylko mężczyzn. Tylko mężczyźni, pan proszę. Dzień dobry, cześć i czołem. Pytacie, skąd się wziąłem. Jestem wesoły Romek. W letnim sezonie ogórkowym wróć. Transferowym żaden Roman się nie trafił, ale już pewien Rumun jak najbardziej. Wesoły przysłał Wiśle zmyślone piłkarskie CV i sfabrykowaną płytkę. Wisła na dowcip się złapała i Sorina o projesku testowała. Piłkarze zorientowali się już na sparingu, że podawać mu nie warto. Każdy zawodnik może przyjechać na testy, bo ja już miałem takie sytuacje, że się nie zgodziłem, żeby przyjechać na testy i się bardzo, bardzo pomyliłem. Powiedziałem nie, po czym dowiedziałem się, że zawodnik stał się wielką gwiazdą. Żałowałem do końca. Każdy klub ma swój sposób rekrutacji piłkarzy. Jeżeli to się w przeszłości sprawdzało, to niech tak będzie. Jedną zasadę przyjęliśmy, że nie testujemy piłkarzy w żaden sposób. Dla mnie obserwacja piłkarza w jego środowisku, w jego klubie, w którym gra, jest najważniejsza. Nikt jeszcze do nas nie przyjechał na testy i dopóki ja tu jestem trenerem, raczej nie przyjedzie. Testować po to, żeby testować, to jest bez sensu. Tak? To jest czasami pokazywanie tylko i wyłącznie tego, że się cokolwiek robi. Ilu z tych zawodników, musimy sobie zadać inne pytanie, ilu z tych zawodników tak naprawdę testowanych pozostaje? Staram się oglądać każdego zawodnika, nawet że tak jak się stało. Jestem wesoły Roman. Zabierzcie go stąd. Pięć otoban. Co, dlaczego? Niech pan wyjdzie. Reakcja spóźniona, ale prawidłowa. Sorin kontraktu z Wisłą nie podpisał, niesmak jednak pozostał, podobnie jak pytanie o polski system scoutingu. Czy on w ogóle istnieje? W ilu klubach? Czy funkcjonuje należycie, czy jest raczej szukaniem po omacku, na zasadzie... A nuż widelec się uda, jakiś talent. Jest na to cały rok, jest cała możliwość tego, żeby gdzieś wyselekcjonować, poszukać, sprawdzić. Zbieramy informacje, zbieramy materiały. Oczywiście czasami reagujemy też na sygnały z zewnątrz, które dostajemy. No i po takiej analizie zapraszamy do klubu. To chodzi o całokształt, tak? Czy ten zawodnik pasuje do nas, do naszej koncepcji, naszego sposobu gry. Informujemy się o jego także, jak się zachowuje na treningach, jak się zachowuje poza boiskiem. Staramy się generalnie zebrać, oprócz umiejętności piłkarskich, które są pierwszą weryfikacją, jest zebranie jak największej ilości informacji o zawodniku, o tym po prostu, jaki on jest. Jeżeli potrafi grać piłkę, a ten charakter... Mamy wątpliwości, że nie jest taki, jaki by powinien być w Lechu, to w tym momencie nie zdecydujemy się na tego piłkarza. Przykład wesołego Rumuna pokazuje, że Wiśle nie tylko alfabetycznie blisko do Widzewa, który co sezon testuje ostatnio przynajmniej pół setki anonimowych większości graczy. Często przez skautów nawet nieoglądanych. Czasem Widzewowi się udaje. Na tunezyjskiej plaży znalazł Alexa Bruno, który zagrał kilka niezłych meczów, z bezrobocia ściągnął Fibela, a z drugiej ligi maltańskiej Okaciego. Początkowo wyśmiewanego, teraz docenianego. Częściej bywa jednak inaczej. Bon, bon, koniec przyjęć! Odesłać wszystkich do jasnej cholery! Niech im zapłacą po pół dniówki! Niech idą w diabły! W Widzewie przyjechało dwóch murzynków, które też ktoś nam polecał i trenując z nami, dzień po dniu im zęby wypadały i też nic z tego się nie stało. Akurat teraz, gdzie Wisła jest w takiej potrzebie, może testować wszystko, aby tylko dużo nie kosztowało albo jeszcze lepiej za darmo. Pytanie o cenę scoutingu wraca jak bumerang, bo to ona oddziela prowizorkę od profesjonalnych działań, z których słyną zwłaszcza Legia i Lech. Mistrz Polski szuka już najmłodszych, by potem nieznany nikomu diament oszlifować i sprzedać z wielkim zyskiem. Sieć scoutingu zagranicznego Legia dopiero zaczęła właściwie budować. Idzie śladami Lecha, który sporo na tym systemie zarabia. Kupuje tanio, by sprzedać drogo. Szuka nie juniorów do szkolenia, tylko graczy do pierwszej drużyny. Najważniejsze jest spotkanie przed sezonem. Skauci wtedy wiedzą, na jakie pozycje będziemy w następnym okienku szukali piłkarzy. I w tym momencie zaczynają się obserwacje. W momencie, kiedy są gotowi, dają mi sygnał i pokazują mi tą listę. Ja to oglądam, weryfikujemy niektóre osoby i zaczynają się jeszcze bardziej szczegółowe obserwacje. Na końcu lecę i oglądam tego piłkarza.
Czy skauting jest drogi? Niby tak, ale kto gra grubo, wygrać musi. Przez ostatnie 5 lat Lech zarobił na transferach prawie 11 milionów euro. Legia 8, na czysto, po odliczeniu wydatków na zakupy. Gdzieś między potentatami a liczącymi na łód szczęścia jest grupa średniaków. W niej można umieścić Ruch, korzystający z ogromnych zasobów Śląskiej Kopalni Talentów. Tych finansów nie mamy aż tak dużo, dlatego też to poświęcenie, szczególnie jeżeli chodzi o obserwację młodych zawodników, no myślę, że jest dosyć staranne. Delegacje bliskie, koszty niskie, a czasem uda się zrobić złoty interes, jak choćby na Sobiechu czy Sadloku. Zdecydowanie lepiej jednak samemu szukać, niż tylko czekać. Panie trenerze, jaki sposób rekrutacji obowiązuje w Krakowi? To jest scouting, nie, w kraju, za granicą, czy raczej jakieś podszepty trenerów, znajomych, działania dyrektora sportowego? Myśmy cały czas pracowali nad tym, żeby doprowadzić do takiej sytuacji, że będziemy to mieli naprawdę w bardzo dobry sposób zorganizowany w klubie, z tego względu, że to są bardzo ważne rzeczy, żeby ta sieć scoutingowa była naprawdę dobrze rozwinięta, żeby ktoś tą siecią kierował. No bo to jest w dużym stopniu gwarancją tego, że do klubów będzie się ściągało dobrych zawodników takich, którzy będą oglądani, którzy nie będą przychodzić do klubu na bazie takiej, że ktoś kogoś polecił, że ktoś przysłał jakąś płytę i na bazie tej płyty trener ma się wypowiedzieć, czy tego zawodnika chce, czy nie chce. Teraz mamy w klubie dyrektora sportowego pana Piotra Burlikowskiego. On jak gdyby zajął się tą sprawą. Jest w klubie krótko, więc tą sprawę jak gdyby dopiero rozwija, ale robi to w sposób profesjonalny. Robi to tak, żeby naprawdę do Krakowi trafiali zawodnicy właściwi, nieprzypadkowi. I u nas jest ta sprawa rozwojowa. Ona dopiero jak gdyby nabiera rozpędu. Grzesiek, gdybyś ty miał ograniczone środki pieniężne w klubie piłkarskim polskim, co de facto ma miejsce w każdej naszej drużynie, to postawiłbyś raczej na mocniejszą siatkę skautów w Polsce, co wiem, że chciałeś prowadzić swego czasu w Wiśle Kraków, czy raczej na kilku ludzi skautów bazujących za granicą, na przykład w ligach dotkniętych kryzysem ekonomicznym, tak jak teraz Liga Cypryjska, Liga Portugalska, no i pewnie Liga Hiszpańska, która za chwileczkę dzieją się te same rzeczy. Absolutnie. Na to, co miało powstać w Wiśle, kiedyś było to, przynajmniej taki był plan, 8-9 skautów na 12 regionów, wtedyśmy to dzielili. Koszt, pamiętam, w tamtych czasach wynosił... Skauci w Polsce. W Polsce. Tak. Około 100 tysięcy złotych rocznie. I takie małe napięcia powstawały wtedy, kiedy tak naprawdę Wisła chciała, żebyśmy to zrobili, ale kiedy zadałem pytanie, czy będziemy mieli pieniądze na tych piłkarzy, ewentualnie dwóch, trzech, czterech, z których wyselekcjonujemy i oni mogą kosztować 50, 100 albo 150 tysięcy albo 200 i usłyszałem, że nie, no to powiedziałem, że to po co mamy robić tych skautów? Po to, żeby wzmacniać ewentualnie konkurencję, no bo pewnie by to tak wyglądało, że moglibyśmy wyselekcjonować dwóch czy trzech, załóżmy dobrych, nie stać nas by było na nich, żeby zapłacić w sumie może 500 albo 600 tysięcy złotych, a ktoś inny by powiedział, w takim razie to my ich weźmy, bo Wisły na niego na przykład nie stać, Wisły ich na tych piłkarzy nie stać. I wtedy tak naprawdę dlatego ta sieć nie powstawała, bo ja nie chciałem się godzić na coś, co miało funkcjonować, nie wiedząc, czy to w ogóle będzie przynosiło efekty, bo wtedy już też były sygnały, że na piłkarzy w budżecie nie można było określić kwoty i może ich nie będzie. Mhm. Nie chciałem, żeby ci ludzie, którzy będą pracowali, ani nie mieli nadziei na to, że będą dostawali jakieś wynagrodzenia, bo to było łączone. Jakby ktoś trafił wtedy do klubu, to ci ludzie mieli zarabiać troszkę większe pieniądze i tak dalej, i tak dalej. Ale miało to tak być budowane, dlatego że... Nie wydałbym pieniędzy na jednego czy dwóch skautów piłkarzy zagranicznych, bo wtedy jeszcze, po pierwsze, był czas, kiedy piłkarze byli drożsi, a poza tym dwóch skautów nie rozwiąże problemów klubu czołowego w Polsce. Nie ma takiej możliwości. Ja dzisiaj współczuję klubom, którzy mówią nawet, że mamy skauting, ale ten skauting wygląda na tak, że mamy dwóch ludzi, którzy pracują w klubie, być może w grupach młodzieżowych. Oprócz tego swoich zadań muszą jeździć, oglądać gdzieś, nie wiadomo, mecze, często właśnie z podpowiedzi wynikające, a potem muszą wziąć na siebie odpowiedzialność za transfer. I tak naprawdę widzieli faceta raz albo dwa
I to jest wszystko. A może trzy? No bo określa się, że trzy razy to minimum człowiek musi zobaczyć. I muszą się decydować na transfer. A jeszcze dochodzą wtedy, a menadżerowie wysyłają. Wtedy się wysyłały jeszcze kasety i płyty się pojawiały, a teraz można na YouTubie sobie oglądać. I też są kluby, którzy korzystają z YouTube'a. Ale jak w przypadku tego rzeczonego projektu mogą być jakieś sfabrykowane materiały nie dotyczące w ogóle tego zawodu? Wolałbym się skupić teraz. Dzisiaj to jest jakby taka, chyba już wszyscy o tym wiedzą, jakby na tej, jeżeli jest to oczywiście w budżecie możliwe, na takich skautach, którzy penetrują młodsze, niższe ligi w Polsce, ze względu na ekonomię i na rynki, choćby ten portugalski, który też wielu piłkarzy jest w stanie przyjechać za niewielkie pieniądze. Dwa, absolutnie stawiam dalej na naciski na to, że powstała akademia. Żeby swoich chłopców, to cały czas o tym rozmawiamy, scouting jest bardzo ważny. Bardzo ważny, ale jeszcze ważniejsi są wychowankowie. Znaczy wychowywać młodzież, żeby potem z tego korzystać. Tak jak pokazuje to Lubin, czy pokazuje to Legia, pokazuje to Lech. Ja myślę, że Lech jest najlepiej zorganizowany, patrząc na to globalnie. Bo tu jest sieć skautów, która obserwuje, nie wiem, ligi skandynawskie, tudzież, nie wiem, ligę bałkańską, węgierską, prawda? Ligę bułgarską. I zobaczcie, Lech rzadko kiedy się myli. A to dlatego, że to nie jest tak, że jedzie jedna osoba, ocenia piłkarza. Tylko kilka osób jedzie oglądać tego samego zawodnika. No w jego środowisku, tak jak mówił trener Rumak. Zobaczyć, jak on się zachowuje w swoim naturalnym środowisku. I dopiero jak gdyby suma tych obserwacji wszystkich skautów powoduje, że na przykład trener Rumak jedzie obejrzeć już osobiście tego piłkarza. Zminimalizowane ryzyko błędu. W naszych klubach jest to testowanie hurtem. Kiedy się zaprasza dwóch, pięciu, siedmiu piłkarzy na testy. I oni nigdy razem nie grali i już nie zagrają. Tak? Ale to jest jedno, ale widzisz faceta, który na przykład pokonał tam, nie wiem, 1000 kilometrów albo dwa dni gdzieś podróżował i wychodzi na pierwsze spotkanie, a ty po 45 minutach mówisz, niech zejdzie, nie nadaje się. A on tak naprawdę nie wiesz, czy jest jakiś po kontuzji, czy trenował ostatnio, jak trenował, ile meczów rozegrał i tak dalej, i tak dalej. Po 400 minutach mówisz, dziękuję, tak? I testowanie hurtem. I teraz gra pierwsza drużyna przeciwko testowanym, którzy nigdy ze sobą nie grali. Ale takie przypadki też są. Tak kluby jeszcze chcą testować niekiedy, albo wystawiają nawet przeciwko drugiemu składowi, którzy na przykład tym piłkarzom, którzy mniej grają. Panie trenerze, chciałbym jeszcze pana zapytać, jak to się odbywa w Krakowi? Pan ma bardzo, bardzo sprecyzowany i za to należy pana jak najbardziej szanować pomysł na granie w piłkę w naszej lidze. I jak to teraz wygląda? Czy tak jak trener Rumak, to pan wskazuje dyrektorowi sportowemu, panu Burlikowskiemu, potrzebuje zawodnika na tę pozycję, albo o takiej charakterystyce, albo o innej charakterystyce. Proszę, martw się, ściągnij mi takich zawodników. Czy jest to zupełnie inaczej, czy właśnie trochę na zasadzie, powiedziałbym, Widzewa, a ktoś się fajnie trafi, sprawdźmy go. No ja uważam, przynajmniej ja sobie nie wyobrażam takiej sytuacji, żeby trener nie miał wpływu na to, jakich zawodników do klubu będą ściągali dyrektor sportowy, jakich zawodników będą wskazywali skauci. No trener ma pewną filozofię gry i pod tą filozofię gry dobiera też zawodników, dlatego u nas w Krakowi tak jest, że ja wskazuję potrzeby, jakie mamy, tak, na daną pozycję, przedstawiam jak gdyby profil, jakiego zawodnika chciałbym mieć, o jakiej charakterystyce. No i dyrektor sportowy i ludzie, którzy z nim w tym temacie współpracują, szuka takich zawodników. Jeśli takowi się pojawiają, ja jestem o tym informowany i wspólnie jak gdyby oceniamy przydatność tych piłkarzy do Krakowi. Ale tak jak powiedziałem, u nas... Ostatnie słowo należy do pana, do dyrektora sportowego, czy jednak prezes Filipiak musi na koniec wyłożyć pieniądze i to on decyduje. No ostatnie zdanie na pewno należy do profesora Filipiaka, z tego względu, że za konkretnym zawodnikiem kryją się konkretne pieniądze, więc jak gdyby musimy tutaj mieć zgodę i akceptację pana profesora. Panie trenerze, pan był zadowolony, że dyrektorem sportowym zostaje Piotr Burlikowski, bo to jest osoba, z którą powiedziałbym miał pan... Szorstką miłość w Gdyni. Tak, wiemy mniej więcej o co chodziło. Tam nawet doszło do momentu, w którym pan się sądził z klubem o pieniądze i chyba nawet Piotr Burlikowski podczas tej rozprawy raczej trzymał stronę klubu, a nie pana. Zastanawiam się, czy z taką zadrą łatwo jest potem współpracować. To już jest historia. Dzisiaj mamy zupełnie inne rozdanie. Ja nie mam wpływu na to, kto obsadzany jest na różnych stanowiskach w klubie poza tymi kwestiami związanymi z piłkarzami. Jeżeli klub zatrudnił Piotra Burlikowskiego na stanowisku dyrektora sportowego, to ja to w pełni akceptujemy, planujemy, pracujemy w jednym klubie, pracujemy dla dobra Krakowi. Ja sobie nie wyobrażam takiej sytuacji, żebyśmy mieli
nie umieć ze sobą współpracować. To, co było kiedyś, trzeba o tym zapomnieć. No, jesteśmy mężczyznami. Piotrek wtedy też realizował pewnie jakąś strategię klubu. Zresztą ta sprawa, o której pan redaktor wspomniał, ciągnęła się bardzo długo za mną. Tak naprawdę nikt nie znał szczegółów tej całej sprawy, bo ja jej nigdy nie przedstawiałem. Natomiast finał był taki, no, że racja była po mojej stronie, a tak naprawdę cały ten konflikt to był o takie, można powiedzieć, drobne sprawy przedstawiane, natomiast jako ogromne. Przykro mi było w tym okresie, że tak to wyglądało, jak wyglądało ze strony obecnego dyrektora sportowego, no ale człowiek w życiu nieraz popełnia błędy i ja też te błędy popełniam i ważne jest, żeby umieć drugiemu to przebaczyć, a kiedy się razem z nim pracuje, no to umieć z nim współpracować. Zapraszamy Państwa do komentowania rubryki Moim Zdaniem na Facebooku, kiedy ten fragment programu znajdzie się już w sieci.